dur brzuszny, choroba w zasadzie w Polsce praktycznie nieobecna, jest ona przenoszona drogą pokarmową, a narażeni jesteśmy szczególnie w krajach o niskich standardach higienicznych, no czyli co Afryka, Ameryka Południowa, no cóż tutaj powiedzieć, jakieś Namibia, Zimbabwe, no też tam Polacy jeżdżą, ale w innych krajach też się zdarza. Szczepienie w Polsce, preparat jest dostępny, no i mamy spokój na 3 lata. Następny ciekawy zestaw, polio, błonica, tężec i krztusiec, czyli 4 szczepionki w jednym, że tak powiem, szczepionka skojarzona, bardzo dobra, aczkolwiek przez kilka dni może pobolewać ręka w miejscu wkłucia. Tak prywatnie, w mojej opinii, wszystkie osoby, nawet nie wyjeżdżające za granicę, powinny mieć szczepienie przeciwko tężcowi, ponieważ każdy z nas narażony jest na różnego rodzaju skaleczenia, otarcie na skórkę, czy jakieś inne sytuacje związane z raną, otwartą raną, no i z reguły zanieczyszczoną tą raną, zanieczyszczona ta rana jest ziemią. Te kilka szczepień, które wymieniłem, jest najczęściej wykonywane w mojej przychodni we Wrocławiu. W zasadzie setki, można powiedzieć, zadowolonych pacjentów zdaje mi szczegółowe relacje, jak się po nich czuły, jak wyglądają, już oczywiście po tej wycieczce, jak wyglądają sytuacje w poszczególnych krajach, a często, gęsto wracają po szczepienia przypominające, co szczególnie dotyczy żółtaczek. Natomiast jeżeli Ty masz jakiekolwiek zapytanie odnośnie tych szczepień, możesz to skomentować oczywiście tutaj na moim blogu lekarzpracy.pl albo na kanale YouTube Lekarz Medycyny Pracy. No, na sam koniec trochę marketingu. Również zapraszam do mojej przychodni na ulicy Żernickiej 215 we Wrocławiu. Wszystkie preparaty, wszystkie szczepienia na razie mam dostępne. Także bye bye. Mówił Wasz Darek Kraśnicki ze strony lekarz pracy.pl